Wyrastałem w rodzinie bardzo religijnej. Moja mama dowiedziała się o mojej orientacji seksualnej stosunkowo wcześnie i też pod częściowo jej naporem podjąłem decyzję, że będę się leczyć. Dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami z ostatniego tygodnia, jak nam idzie, czy zaglądamy na męską pornografię, czy nie. Wierzyłem, że może stać się cud i Bóg, jeżeli zechce, to widząc moje starania, moją chęć, może nie doceni, ale po prostu uzna ją i mnie uleczy. Zmarnowałem dużo energii, dużo czasu na to, żeby próbować być kimś, kim nie jestem i nigdy nie będę. Będąc 18-latkiem, zdecydowałeś się na leczenie z homoseksualizmu. Skąd taki pomysł? To wynika w dużej mierze z wychowania i z tego, że wyrastałem w rodzinie bardzo religijnej. Moja mama dowiedziała się o mojej orientacji seksualnej stosunkowo wcześnie i też pod częściowo jej naporem podjąłem decyzję, że będę się leczyć. Jak ona to przyjęła, kiedy dowiedziała się, że jesteś gejem? Był to dla niej duży dramat. Pamiętam, że przez kilka dni płakała praktycznie przy każdej próbie rozmowy, a w ogóle pierwsze 3 dni to były takie milczące chwile przy wspólnym śniadaniu. Niewiele byliśmy w stanie do siebie powiedzieć i raczej to były takie zdawkowe słowa przy różnych takich codziennych sytuacjach. I widziałem, że bardzo to przeżywa, że jest to dla niej taki życiowy dramat, że dowiedziała się, że jej syn jest gejem. Jak się czuje nastoletni chłopak, do którego nie odzywa się własna matka z tego powodu, że ma taką, a nie inną orientację seksualną? Przede wszystkim trudno było mi zrozumieć, czy jest to, czy mam się bardziej czuć winny, czy może jest to jakieś zrządzenie losu, które mnie spotkało i z którym ja teraz muszę żyć i jakoś ułożyć to w relacjach, również w kontekście relacji moich i rodziców, czy reszty społeczeństwa. Nie czułem się winny, bo nie uważałem, że jest to coś, na co ja miałem wpływ, że to nie była moja decyzja. A z drugiej strony wiedziałem, że prowadzenie życia jako homoseksualista w pełni spełnionego jest zupełnie niezgodne zarówno z tym, co uważa moja mama, moja rodzina, w czym zostałem wychowany, i też było to niezgodne z moją wtedy wiarą, bo byłem osobą wierzącą i taką mocno zaangażowaną w życie Kościoła. Jak wylądowałeś na terapii? Przyszła mama, podsunęła ulotkę? Jak to wyglądało? Nie, to była zupełnie już... Na pewno moja mama miała wpływ, jak już wspomniałem. Ona chciała, żebym ja jakoś ten temat podjął, coś z nim zrobił. Natomiast to ja wyszukałem sobie taką grupę, która zajmowała się terapią. Ja też nawiązałem kontakt, spotkałem się po raz pierwszy i później kolejne. Więc jakby ona miała na to wpływ, ale to nie była jej inicjatywa, jeżeli chodzi już o takie praktyczne nawiązanie kontaktu z tą grupą. Jak wyglądał pierwszy kontakt, pamiętasz? Bardzo specyficznie. To był też czas, kiedy media dosyć hucznie pisały, mówiły o tego typu grupach i ta grupa była bardzo ostrożna, jeżeli chodzi o pierwszy kontakt z potencjalnymi członkami grupy. Więc umówiliśmy się w centrum miasta, na rynku głównym w Krakowie. Ten człowiek przez jakiś czas musiał mnie obserwować, dopiero kiedy się upewnił, że to ja, że nikogo ze mną nie ma, że z nikim poza nim się nie kontaktuje przez telefon. Wtedy dopiero podszedł, przywitał się i poszliśmy do kawiarni, żeby porozmawiać, czego ja oczekuję od nich. A później jak to wyglądało? Jak wyglądały spotkania? W jaki sposób w Polsce leczy się homoseksualizm? W Polsce usiłuje się leczyć homoseksualizm przez takie spotkania terapeutyczne, choć też nie do końca, bo ta grupa, w której ja byłem w Krakowie,
to były spotkania, na które uczęszczały tylko osoby homoseksualne. Nie było tam nikogo poza jednym gościem, który był heteroseksualny i poczuł takie powołanie, żeby swoim świadectwem, swoim życiem rodzinnym jakoś tam nas wspierać. Natomiast nie było tam ani psychologa, ani psychiatry, nikogo, kto by miał rzekomo jakąś taką profesjonalną wiedzę na temat tego, jak wychodzić z homoseksualizmu. Amatorzy. Zupełni. Jak to wyglądało? Spotykacie się i co? Było kilka rodzajów takich spotkań. Takim podstawowym spotkaniem to była grupa, na której dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami z ostatniego tygodnia, jak nam idzie, czy zaglądamy na męską pornografię, czy nie, czy przeczytaliśmy jakieś ciekawe książki, które na ten temat traktują. To były takie doświadczenia jakby z ostatnich dni. Drugim rodzajem spotkania to było spotkanie modlitewne i ono miało na celu wybłagać u jakichś sił wyższych, aby nam pomogły w naszych zmaganiach. I od czasu do czasu też mieliśmy zajęcia sportowe, dlatego że te książki, które mówią o terapii, one często wspominają, że osoby homoseksualne, geje, mają problem ze sportem, zwłaszcza z grami zespołowymi, więc żeby to przełamać, żeby nadrobić wszelkie straty, zmuszano nas w zasadzie do tego, żeby grać w koszykówkę, w piłkę nożną, czy tego typu męskie sporty. Czy to było jakoś szczególnie niekomfortowe dla Ciebie? Na pewno były żenujące spotkania, kiedy mówiono o rzeczach bardzo intymnych, które ja bym na pewno zachowywał dla siebie, a już na pewno nie dzielił się nimi w jakiejś większej grupie. Takie, które dotyczyły seksualności, takiego życia seksualnego, codziennego. Czyli tak przykładowo chodziło mniej więcej o co? Na przykład o to, jak często ktoś się masturbuje i czy używa do tego celu, czy ogląda męską pornografię, czy już jest etap wyżej i heteroseksualną. Więc tego typu rozmowy były dla mnie najtrudniejsze, najbardziej żenujące. Czy wiadomo było, czemu to służy? Czemu takie wzajemne, intymne opowieści miały służyć? Na pewno nie było to wyjaśnione jakoś szerzej, ale wnioskuję tak też po tym, co jak byłem tam dłużej, że miało to na celu zbliżenie nas, poznanie, wymuszenie na nas jakiegoś takiego zaufania, że jesteśmy w stanie o wszystkim porozmawiać i przede wszystkim takiej motywacji do tego, żeby przez cały tydzień starać się podejmować takie właściwe kroki, gdzieś powstrzymywać się od rzeczy, od których powinniśmy się powstrzymywać. Czy ty w tamtym etapie swojego życia, czy ty szczerze wierzyłeś, że możesz wyleczyć się z homoseksualizmu? Nie wierzyłem do końca, że może tego dokonać sama terapia. Wierzyłem, że może stać się cud i Bóg, jeżeli zechce, to widząc moje starania, moją chęć, może nie doceni, ale po prostu uznają i mnie uleczy, że sprawi, że pewnego dnia się obudzę i stwierdzę, może nie jestem jeszcze heteroseksualny, ale coś się zmieniło. No właśnie, modliłeś się, wierzyłeś, czekałeś i? I nic. To znaczy, ja nie widziałem żadnego postępu w tej kwestii. Jedynie wzrastała moja frustracja i coraz bardziej zadawałem sobie pytanie, czy ja właściwie dobrze robię, że gdzieś oszukuję samego siebie. Ta chęć też, żeby zrobić jakikolwiek progres, żeby ta sprawa jakkolwiek posunęła się do przodu, gdzieś tam sprawiała, że sam siebie oszukiwałem i też ludzi z tej grupy, moich przyjaciół, którzy wiedzieli o tej całej sprawie. A w jaki sposób oszukiwałeś? Na czym to polegało? Przede wszystkim mówieniem o tym, że już nie podejmuję żadnych kontaktów homoseksualnych, one się zdarzały przez cały czas. Z osobami, które były wierzące, które były też zaangażowane w życie Kościoła.
mówiłem o swojej relacji z Bogiem, jak to cudownie On wyprowadza mnie na prostą, że już coraz więcej rozumiem, na czym polega mój problem, że wierzę, że któregoś dnia założę heteroseksualną rodzinę, będę mieć dzieci i stanę się takim zwykłym, szarym członkiem tego społeczeństwa, jak każdy. Mówiłeś to, choć sam nie do końca w to wierzyłeś. Nie wierzyłem. Nawet dochodziło do tego, że nawiązywałem pewne relacje z dziewczynami i te relacje nie miały kompletnie charakteru erotycznego, seksualnego. Było to o tyle prostsze, że to były dziewczyny też związane z Kościołem, więc jakby to się łączyło. Czy one się w tobie zakochiwały? Tak. Czy to była tylko przyjaźń? Z mojej strony na pewno co najwyżej przyjaźń. Nawet muszę uczciwie powiedzieć, że nie do końca nawet to była przyjaźń. To był sposób na to, żeby ukryć albo udowodnić, jak dobrze mi idzie. Natomiast z ich strony to było zakochanie i były dziewczyny, które bardzo później cierpiały przez to, że ja się wycofywałem w odpowiednim momencie. W odpowiednim, to znaczy w tym, kiedy naprawdę już dochodziło do jakichś poważnych deklaracji i takie oszukiwanie już wtedy mnie przerażało. Ja wymyślałem jakiś problem, który po prostu sprawiał, że się musieliśmy rozstać się szybko. A czy próbowałeś być może pójść z jakąś dziewczyną do łóżka? Nie. Przechodziło mi to przez myśl i gdyby może nie takie środowisko stricte religijne, w którym się obracałem, może by do tego doszło, ale z drugiej strony była to dla mnie rzecz tak niewyobrażalna i tak trudna do tego, żeby się przełamać, żeby w ogóle zacząć taki temat, że nie bardzo sobie wyobrażam, żebym był nawet wtedy zdolny do tego typu rzeczy. Wytrzymałeś na terapii 9 miesięcy i odpuściłeś. Dlaczego? Czy był jakiś moment przełomowy? To nie był moment, kiedy ja uznałem, że walka o to, żeby być heteroseksualnym, jest bezsensowna. Bo ja dalej oczekiwałem od Boga jakiejś ingerencji. Natomiast samo uczestnictwo w tej grupie, ono już było dla mnie nieznośne. Te zasady, które oni wyznawali i brak jakiegokolwiek postępu w sprawie zniechęcił mnie zupełnie. Zrezygnowałem z tej grupy dlatego, że nie widziałem ani w nich, ani we mnie niczego, co by gwarantowało mi, że za jakiś czas to cokolwiek się zmieni ze względu na to, że ja uczestniczę w tych spotkaniach. Podczas jednego ze spotkań wywiązała się dyskusja na temat HIV, która dała ci mocno do myślenia. Tak, to prawda. To był też taki moment, kiedy zastanawiałem się mocno, czy jestem w dobrym miejscu. To była taka rozmowa, co by się stało, gdyby do naszej grupy dołączyła osoba, która jest zakażona wirusem HIV. I w trakcie tej rozmowy kilka osób powiedziało, że musielibyśmy to przedyskutować, nie wiem, jak mielibyśmy się zachować, nie jesteśmy pewni, czy taka osoba mogłaby uczestniczyć w tych spotkaniach sportowych, bo przecież ktoś może się skaleczyć, przewrócić, inny się może przewrócić na niego i nie wiadomo, co się stanie, czy nie dojdzie do zakażenia i tego typu rzeczy. Nikt na to nie zareagował, nikt nie wytłumaczył, że nie do końca jest to możliwe. I to też mi trochę pokazało, że wiedza na temat tak podstawowy w środowisku gejów w Polsce, a to też był taki czas, kiedy mnóstwo osób dowiadywało się o swoim zakażeniu. W związku z tym, że ta wiedza była tak marna, żadna, to też mnie zastanowiło, że komu jakby powierzam swoje problemy, jeżeli w tak podstawowych kwestiach nie mają jakiejkolwiek wiedzy. Ile lat minęło od tamtych czasów? Około 12 lat, 11-12 lat. Jak dziś, z dzisiejszej perspektywy patrzysz na tamte wydarzenia, na twój udział w tamtej terapii? Przede wszystkim jest mi przykro, że nikt w tamtym czasie nie udzielił mi jakiegoś profesjonalnego wsparcia. Jest mi przykro, że przez to, w jakiej rodzinie się urodziłem, w jakim społeczeństwie się urodziłem,
zmarnowałem dużo energii, dużo czasu na to, żeby próbować być kimś, kim nie jestem i nigdy nie będę. I też szkoda mi tego takiego przeświadczenia, jakie miałem, że jestem kimś złym, że jestem kimś, kto się nie podoba Bogu, że jestem kimś, kto zawsze będzie wykluczony ze społeczeństwa i nigdy nie odnajdzie się w nim i kimś, kto jeżeli się nie zmieni, to nigdy nie będzie mógł się zrealizować jako szczęśliwy partner, jako część naszego społeczeństwa, jako część składowa, tak jak każdy heteroseksualny mężczyzna. A dziś, jak dziś wygląda twoje życie? Jesteś pogodzony ze sobą? Jesteś szczęśliwy? Już od dłuższego czasu jestem zupełnie pogodzony. To znaczy nawet to pytanie, trudno mi jest na nie odpowiedzieć, bo jest to dla mnie tak abstrakcyjne, mówienie o tym, czy ja jestem pogodzony ze sobą. A tutaj ja bym się zapytał, czy jesteś pogodzony z faktem, że masz niebieskie oczy. No, podejrzewam, że jesteś i myślę, że w takim samym stopniu ja jestem pogodzony z faktem, że jestem gejem. Nie mam kompletnie problemu, żeby o tym mówić zarówno w pracy, wśród znajomych, w rodzinie. I staram się nie tyle krzyczeć o tym, ale staram się, żeby każdy wiedział, czym się zajmuję, o co walczę, kim jestem, po to, żeby też dawać przykład, może dodawać odwagi takim, którzy gdzieś siedzą w szafie i boją się, że świat się skończy, jak tylko ujawnią ten wielki sekret. No właśnie, co byś dzisiaj powiedział tym wszystkim nastoletnim chłopcom, którzy nie mogą pogodzić się ze swoją homoseksualnością? Nie chciałbym niczego doradzać każdemu, bo też sytuacje w rodzinie wyglądają różnie. I to wybadanie, jak zareaguje rodzina, jest bardzo ważne, bo wierzę, że są takie sytuacje, kiedy ujawnienie swojej orientacji seksualnej mogłoby skutkować jeszcze poważniejszymi konsekwencjami niż życie w ukryciu. Ale jeżeli ktoś ma przeświadczenie, że jest kochany, bez względu na to, kim jest, i ma przeświadczenie, że po ujawnieniu spadnie wielki kamień z jego serca, to życzę dużo odwagi i też zachęcam do tego, by zrobić to jak najszybciej, bo szkoda czasu. Na pewno też są w gronie takich chłopaków i takich dziewczyn osoby, którym można zaufać. I niekoniecznie to są najbliżsi przyjaciele, koledzy czy koleżanki. Czasami jest to pedagog, psycholog, czy jakaś grupa, do której można przystąpić i tam otworzyć się zupełnie. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by żyć zupełnie otwarcie w tym środowisku, w którym się jest, to warto znaleźć takie środowisko, w którym można być po prostu sobą. Jak dziś wygląda twoja relacja z mamą? Jest poprawna, nawet serdeczna. Myślę, że minęło już na tyle dużo czasu, że zaakceptowała sam fakt. Ona nie pogodzi się z tym, że jestem gejem, jako z czymś, co jest naturalne, co jest bezdyskusyjne, co jest niezmienialne. Ale chyba widzi, że nie ma wielkich szans, jeśli chodzi o przekonanie mnie, że to jest rzecz, z którą ja powinienem walczyć. Myślę, że pogodziła się z tym, że ja jestem zupełnie pogodzony sam z sobą, więc nie widzi tutaj pola do tego, żeby cokolwiek jeszcze mi zasugerować czy spróbować zmienić. A relacja z Bogiem? Relacja z Bogiem? Jest jeszcze w twoim życiu? Cóż, gdyby Bóg był i jakoś się objawił, to może bym ją nawiązał. Tomek, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci również. Ten...